A my już jedziemy i ze mną od razu pierwszy gość. Dziękuję, że pan poczekał. Nie wiem, jak tu przejedziemy teraz, co prawda. Może zrobimy wywiad w miejscu. Albo będziemy mieli pierwsze, wszyscy obstawiają, kto pierwszy z prowadzących stuknie samochód. To mogę być ja właśnie teraz. Ach, udało się. Dziękuję bardzo. Mogę się teraz skoncentrować na rozmowie z panem Stanisławem Tyszką, wicemarszałkiem Sejmu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Cieszę się, że pan przyszedł, bo jestem przekonany, że pan mi wytłumaczy, dlaczego. Po co się państwo spotykacie po wyborach jeszcze raz? No pan musi to wiedzieć. Był pan na konwencie seniorów. No byłem, nawet głosowałem. Głosowałem za tym, żeby dokończyć to posiedzenie przed wyborami. Z jednego prostego powodu, dlatego że w dniu wyborów obecny Sejm straci legitymację demokratyczną. Mhm. Czyli trudno, żeby posłowie, którzy nie zostaną ponownie wybrani, podejmowali istotne decyzje już po wyborach. To jest też po ludzku tak trudne dla nich, prawda? No, człowiek, który wie, że nie będzie go w Sejmie i ma przyjść i głosować, to jest... Znaczy, wydaje mi się, rozumiem, że jest zgodne z prawem, ale jest absurdalne. Posłów bym nie żałował, panie redaktorze, bo to będzie... Za dużo empatii, dobrze, tak, to będzie decyzja obywateli, natomiast no to jest precedens. Nigdy w ciągu ostatnich 30 lat nic takiego nie miało miejsca. Był pewien obyczaj. Obyczaj w tym momencie istotniejszy moim zdaniem niż regulacje prawne, bo tutaj rzeczywiście no, prawnie, konstytucyjnie trudno się przyczepić. Natomiast co Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić, tego nie wiem. Podejrzewam, że chce zostawić sobie furtkę na wypadek, gdyby nie uzyskali ponownie większości bezwzględnej. To zaraz zapytam pana, co to znaczy, ale pan, czy z pana punktu widzenia to ten argument, że posłowie muszą się skupić na kampanii, ma sens czy nie ma sensu? Nie, jest kompletnie absurdalny, dlatego że my planowaliśmy wcześniej posiedzenia Sejmu, posłowie wiedzieli, że to Prawo i Sprawiedliwość decydowało o tym, kiedy to posiedzenie będzie. Bo mają większość. Tak, ja zapytałem panią marszałek Witek, z jakiego powodu chce kontynuacji po wyborach. No powiedziała, że zgłaszają się posłowie, uwaga, opozycji i proszą, żeby ze względu na kampanię to przełożyć. Ja poprosiłem o jakieś nazwisko. Pani marszałek nie chciała mi podać. No jedyny poseł, który się ujawnił, to marszałek Terlecki, który złożył ten wniosek. A jest po prostu z wewnętrznej opozycji. Wewnątrz większości. Dobrze, co pana zdaniem mogłoby się zdarzyć? Jaki scenariusz widzimy? Bo też mam takie wrażenie, że PiS nie robi niczego przypadkowo, że nawet te decyzje, które w pierwszym momencie, te jakieś tam regulaminowe i inne, wydają się dziwne albo ich nie rozumiemy, to potem się okazuje, że gdzieś ktoś jednak to wymyślił po coś. No często tak bywało, to prawda. No. To co pan myśli, że co się miałoby zdarzyć w takim razie? Ja bym nie chciał za bardzo snuć teorii, do których nie mam podstaw, natomiast zakładam, że Prawo i Sprawiedliwość zostawia sobie furtkę na zabezpieczenie swoich partykularnych, partyjnych interesów, na wypadek, gdyby im zabrakło coś do tej większości. Ale wie pan, bo to tak parę osób tak powiedziało, ale no dobrze, rozumiem, że nie mamy żadnych dowodów, niczego. Nie mamy, nie mamy. Ale teoretycznie, zgodnie z regulaminem Sejmu, co mogłoby się zdarzyć? Panie rektorze, można kogoś wybrać do jakiejś instytucji, można przedłużyć kadencję, prawda? No to są tego typu rzeczy, ale można zrobić też rzeczy dużo poważniejsze. Natomiast ja nie mam podstaw, żeby stawiać w tej chwili zarzuty. No. Ale ja to też wyraźnie mówię, ja tylko próbuję zrozumieć, no bo też dużo się o tym mówi, ale nikt z polityków my za mało chyba wiemy o tym, jak pracuje Sejm, żeby samemu się domyśleć, my dziennikarze. Ja nie przeczytałem żadnej analizy, po co PiS to robi, więc rozumiem, że rozmawiamy czysto teoretycznie i nic nie wiemy i nie spekulujemy, no ale teoretycznie mogłoby na przykład wybrać komisję wyborczą, tak? Państwową komisję wyborczą? No, zrobić coś z Sądem Najwyższym? Panie, różne rzeczy są możliwe. Podejrzewam, że wie tylko naczelnik państwa i paru jego współpracowników. No, tak jak to bywało wcześniej. No, ja żałuję, dlatego że obywatele też mają prawo wiedzieć, jaki będzie plan prac Sejmu. Dlatego, że płacą nam za to. Ale rozumiem, że PiS obiecał, że porządek obrad nie zostanie zmieniony. I że to ten pan Terlecki też mówił, takiej mocnej że... obietnicy nie słyszałem. Jest zaplanowany jakiś plan prac Sejmu, natomiast Prawo i Sprawiedliwość miało w zwyczaju dodawać coś czasami, prawda, w dniu posiedzenia. No. Czy śledzi pan przygody Polskiej Fundacji Narodowej, które opisujemy? No, śledzę uważnie od lat, ale to jeszcze przed tymi artykułami, co się okazało ostatnio. Ze dwa lata temu rozwinąłem ten skrót PFN jako
podatnicy finansują naszych. To jest, i proszę zauważyć, że w ciągu tych 2 lat nie zauważyliśmy żadnych efektów pracy tej fundacji. To, co teraz wychodzi, czyli te profile społecznościowe, które śledzi kilkadziesiąt osób, które używają jakichś zdjęć z baz danych, Pragę przedstawiają jako Warszawę. I to są darmowe zdjęcia, co jest ważne. Tak. Także nawet $10 nie trzeba na nie wydać. No więc to byłoby śmieszne, gdyby nie było smutne, dlatego że tak się marnuje pieniądze podatników. I ja bym chciał bardzo, żeby premier Morawiecki czy wicepremier Gliński wyszedł na konferencję i wytłumaczył, jakie są efekty funkcjonowania tej fundacji, na które przeznaczono ponad 200 milionów złotych z pieniędzy podatników, tak? Dlatego, że spółki kontrolowane przez Skarb Państwa to są spółki, które mają pieniądze podatników. Natomiast podejrzewam, że nie są w stanie się wytłumaczyć, dlatego nie wyjdą. I dlatego apeluję o natychmiastową likwidację tej fundacji i zwrot pieniędzy. Ale te informacje, które do nas docierają i które opisujemy, wiemy o nich tylko dlatego, że prawo amerykańskie wymaga ujawnienia ich przez firmę amerykańską, która pracuje z Polską Fundacją Narodową. Tak jest. Czyli wiemy, co dostał pośrednik, stąd wiemy, ile... Co ciekawe, u nas, panie redaktorze, takich regulacji nie ma. Dokładnie o tym mówię. A proponuje je Koalicja Polska, czyli Kukiz 15 i PSL. To jest nasza ustawa antykorupcyjna, która wprowadza obowiązek publikowania umów cywilnoprawnych przez wszystkie instytucje publiczne. Czyli my proponujemy takie rozwiązanie, jakie umożliwiło w ogóle powstanie tych tekstów Onetu w Stanach Zjednoczonych. Czyli państwo byście chcieli, żeby instytucje publiczne, a taką jest m.in. Polska Fundacja Narodowa... Bo obraca pieniędzmi podatników, chociaż oni twierdzą, że nie, no ale to mówmy się, że jednak tak, że jednak obracają pieniędzmi podatników, to musieliby wszystkie umowy, jakie z kimkolwiek podpisują na sprzątanie biura, kampanie reklamowe i wszystko inne publikować? No oczywiście. Oczywiście, bo to nie są ich pieniądze. Każdy złoty powinien być jawny tutaj. Panie redaktorze, no to nie może być tak, że pamięta pan sprawę tego jachtu. Tak, trwa cały czas. Po paru tygodniach okazało się, że on stoi gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych ze złamanym masztem, z uszkodzoną burtą. Tak, tak. Wcześniej jeszcze... I płacimy ciągle za posty. No oczywiście. No, wcześniej skandal w postaci finansowania tych kampanii reklamowej pseudoreform wymiaru sprawiedliwości, tak naprawdę upartyjnienia wymiaru sprawiedliwości. No to są rzeczy nieakceptowalne, powinna ta fundacja po prostu zniknąć. Niestety tego typu fundacji jest więcej. Słyszymy teraz w końcu o Funduszu Sprawiedliwości, który służył finansowaniu kampanii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej. To wszystko wynika z tego, że nie ma nadzoru właścicielskiego. No ja mam takie przekonanie, w najlepszym scenariuszu dla rządu, jaki widzę w przypadku właśnie na przykład Polskiej Fundacji Narodowej, to ja widzę brak nadzoru. Znaczy ktoś po prostu bierze nasze pieniądze z portfela, je wydaje, my w ogóle tego nie kontrolujemy w żaden sposób, jakie wydaje, co robi. Bo nie swoje się łatwo wydaje, ale to nie tylko chodzi o nadzór właścicielski. Oczywiście on też szwankuje, ale tutaj pan zakłada, że nadzorujący mają czyste intencje. No tak zakładam najlepszy scenariusz na nim. No, a ja zakładam, że niestety w tym systemie to funkcjonuje w ten sposób, że zakłada się jakąś nową instytucję i zatrudnia się swoich znajomych i rodzinę. Czy pan nie ma wrażenia, że Sejm w ogóle bardzo słabo wypełnia jakiekolwiek funkcje nadzorcze? Bo to nie dotyczy tylko wydawania publicznych pieniędzy, ale na przykład nadzoru, który Sejm powinien sprawować nad służbami specjalnymi. Który też, ja mam wrażenie, że Komisja Spraw Służb Specjalnych jakby zniknęła, jakby została rozwiązana, to w zasadzie nic by się nie stało. Tak? Bo ona spełnia formalne funkcje, ale faktycznej funkcji nadzorczej nie spełnia. No dlatego Paweł Kukiz na znak protestu zrzekł się ostatnio wiceszefostwa tej komisji i wystąpił. A to nie zauważyłem tej informacji. No, tego jakoś specjalnie nie nagłaśniał, natomiast mogę o tym powiedzieć. No tam się zmieniło szefostwo komisji. Przewodniczącym został pan Andzel i Paweł stwierdził, że to nie gwarantuje profesjonalnego funkcjonowania komisji i się zrzekł. Poprzedni poseł to był ten, który z helikopterem się filmował, prawda? Dobrze pamiętam. Tak.
To był ten, co to też było takie fajne, że się wojskowe helikoptery czy policyjne, wojskowe chyba, tak? Panie redaktorze, to były wewnętrzne rozgrywki frakcyjne w ramach Prawa i Sprawiedliwości. A dlaczego? Ale co nadzór nad służbami specjalnymi jest dużo poważniejszą sprawą. Tam. Czyli usunięcie pana, no nie, no, on został usunięty za to, że wykorzystał wojsko do prowadzenia własnej kampanii. Nie, został usunięty dlatego, że tam był, nie pasował do układanego na Prawa i Sprawiedliwości. Rany gościa, kiedy pan tak mówi, tak w ten sposób. To jest, wczoraj rozmawialiśmy z autorem tekstu o Fundacji Narodowej, o tym, jak właśnie ta kurtyna się czasami uchyla i mamy szansę zajrzeć do środka i zobaczyć, jak to wszystko od środka wygląda i że to jest przerażające. I teraz to, co pan mówi, jest jeszcze bardziej przerażające. Czyli to Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało sobie, że trzeba wymienić przewodniczącego komisji, tak? I nowy przewodniczący komisji, zdaniem pana Kukiza, nie zapewnia czego? Nie zapewnia. Nie gwarantuje profesjonalizmu funkcjonowania tej komisji. Czy to znaczy, że w nowym Sejmie byłby pan przeciwny temu, żeby koalicja wchodziła w ogóle do tej komisji? Czy... No bo przecież ona nie będzie wyglądać inaczej. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić, będzie wyglądać dokładnie tak samo jak teraz. No, może Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządzić, panie redaktorze. No, wszystko w rękach obywateli. No tak, no widział pan sondaże. No tak, ale to nie... Nie, ja mam wrażenie, że celem Prawa i Sprawiedliwości w tej kampanii nie jest utrzymanie władzy, tylko jest zdobycie większości konstytucyjnej. Taki sobie cel stawiają. Nie ma na to szans w tej ordynacji. Nie ma na to szans, natomiast zobaczymy, czy będzie miała większość bezwzględną, czy nie. My jako Koalicja Polska dokonaliśmy czegoś, co jest może zaskakujące dla wielu, łącząc ruch Kukiz 15 i Polskie Stronnictwo Ludowe. No jest. Ale jednocześnie pokazujemy, że można współpracować, a nie kłócić się. I że można przedstawiać Polakom ofertę programową, a nie ofertę wiecznej wojny polsko-polskiej, co robi od kilkunastu lat już w Polsce Prawo i Sprawiedliwości Platforma Obywatelska. Jak pana zdaniem wygląda kampania koalicji? Jak się panu podoba? Myślę, że jest całkowicie niewiarygodna, dlatego że jeżeli Grzegorz Schetyna... Ale ja mówię o pana koalicji, to nie wiem, czy mojej pan... koalicji, tak, koalicji polskiej. Tak, to nie wiem, czy pan... że pan mówi o obywatelskiej. Próbuję pana poprosić, bo się zdziwiłem trochę. Nie, nie, pytam o pana kampanię, o państwo... Ja kampanię prowadzę na Podkarpaciu. Właśnie wczoraj wróciłem z Dębicy, z Rzeszowa, dzisiaj ponownie tam jadę. I spotykam się z bardzo pozytywnym odbiorem ludzi. Wczoraj na przykład na rynku w Dębicy spotkałem 82-letniego pana Emila, który mówi, że ma właśnie dosyć tego całkowitego braku merytoryczności, konstruktywności w debatach polityków, że chciałby, żeby się ktoś w końcu zajął służbą zdrowia, żeby zajęli się tym, żeby emeryci nie musieli do końca życia płacić podatków. To jest absurdem systemowym. My proponujemy emeryturę bez podatku, żeby przedsiębiorcy, które płacą na te wszystkie programy społeczne, często konieczne, potrzebne dla najbiedniejszych ludzi, ale żeby nie dokręcać im śruby. Tak? Dlatego proponujemy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców na wzór niemiecki. A proszę powiedzieć, dlaczego pan uważa, bo ja rozumiem na przykład wprowadzenie takiej zmiany, żeby emeryci nie płacili podatków, za krok słuszny, bo emerytury są niskie. No, można sobie parę powodów znaleźć, ale dlaczego pan uważa, że to jest absurd systemowy? No, panie redaktorze, pracuje pan całe życie, płaci podatki, przechodzi na emeryturę i dalej pan płaci podatki, a państwo zatrudnia dziesiątki tysięcy urzędników, którzy naliczają panu podatek. To jest przekładanie z kieszeni do kieszeni, prawda? Na tej zasadzie, absurdalna księgowa. Okej, ale czym się różni ten absurd księgowy wobec emeryta, a wobec młodej osoby? Też ten sam urzędnik nalicza podatki. Ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby dążyć do likwidacji podatku dochodowego od osób fizycznych, PIT-u. Natomiast to jest jeszcze długa droga. Powinniśmy zacząć od podniesienia kwoty wolnej od podatku. Proszę zauważyć, że prezydent Andrzej Duda i później Prawo i Sprawiedliwość wygrały z tym postulatem na sztandarach. Tak, to prawda. Pani premier Szydło w swoim expose obiecała, że kwota wolna dla wszystkich zostanie podniesiona do 8 tysięcy złotych w ciągu 100 pierwszych dni rządu. Tak. A teraz minęło 1370 dni i nadal Polacy mają najniższą kwotę wolną od podatku w Europie. I teraz Kukiz 15 i PSL uważa, że takie wynagrodzenia jak ta pensja minimalna 2250, ale wyższe też 2,5-3-4 tysiące powinny być tak jak w całej Europie całkowicie zwolnione z podatku.
Znaczy, I to się osiąga za pomocą podniesienia kwoty wolnego podatku. Problem jest tak, że nie wszyscy to rozumieją. Mhm. I Prawo i Sprawiedliwość, które codziennie prowadzi różne badania marketingowe, sondażowe, zdało sobie z tego sprawę, w związku z tym rzuciło kwestię podniesienia pensji minimalnej. Mhm. A pensja minimalna to już jest zupełnie inna para kaloszy, dlatego że oni chcą sfinansować podwyżki z kieszeni przedsiębiorców. To będzie eksperyment na skalę niespotykaną wręcz. Wykończył prawdopodobnie drobnych polskich przedsiębiorców, to jest dobre dla dużych korporacji. Będzie wzrost inflacji i tak dalej. Nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca tych efektów. Jeden efekt jesteśmy w stanie przewidzieć, będą wyższe wpływy podatkowe. Pan się głęboko myli, bo ja słyszałem pana prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że przedsiębiorcy się już nie mogą doczekać, kiedy będzie ustawa o podwyższeniu płacy minimalnej, bo rozumiem, że bez niej nie mogą podwyższyć pensji pracownikom, więc potrzebują ustawy. Panie redaktorze, problem z tym, że pan prezes Kaczyński z całym szacunkiem nie zna się zupełnie na gospodarce i tutaj, zanim to ogłosił, zapomniał to skonsultować. Po pierwsze, z panią minister przedsiębiorczości, która z rozbrajającą szczerością o tym powiedziała, że pani Emilewicz, że nie była konsultowana. I później, jak zaczęła się bardzo mocna krytyka, to poszedł dopiero do prezesa Narodowego Banku Polskiego, też wciągając go w kampanię wyborczą i zaczął z nim o tym rozmawiać. No to nie jest poważna polityka. Pokazujemy, że mamy państwo z dykty, jeżeli tak poważne zapowiedzi nie są nawet konsultowane. A ludziom się wciska, Prawo i Sprawiedliwość wciska w całej Polsce, że przez to ich pensje wzrosną. Nie wzrosną, dlatego że nie da się zadekretować rozkazem pierwszego sekretarza partii podwyżek płac. Będzie ucieczka do szarej strefy i tak dalej. Będą bankructwa małych przedsiębiorstw. Trzeba podnieść kwotę wolną. My proponowaliśmy to w tej kadencji Sejmu do 30 tysięcy złotych, tak jak mają posłowie i senatorowie. I wtedy każdy by zarabiał 400 zł więcej miesięcznie. Do 30 tysięcy złotych rocznie, tak? Tak. Czyli to wychodzi, Boże, przepraszam, bo nie jestem w stanie... 400 zł miesięcznie na umowie o pracę ludzie zarabialiby więcej. Tylko że wtedy byłyby niższe przychody, trochę przynajmniej budżetowe, a podwyżka pensji minimalnej, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, powoduje wyższe wpłaty do budżetu. I o to im chodzi tak naprawdę. Czy pan myśli, że... Bo ja mam takie głębokie przekonanie, że brakuje wśród polityków podstawowej wiedzy ekonomii, takiej wiedzy nie na poziomie fachowym, tylko na poziomie, nie wiem czego, pierwszych zajęć na pierwszym roku ekonomii, brakuje, na tym poziomie. Brakuje zdecydowanie. Jak usłyszałem wiceministra sprawiedliwości, pana Kaletę, który mówił, że przedsiębiorcy mają pieniądze na podwyżki, bo mają duże obroty, więc mają pieniądze na podwyżki, to muszę powiedzieć, że oplułem się kawą w tym momencie. No więc tak właśnie, rzeczywiście było. Tylko to jest, panie redaktorze, pan nie uważa, że tej wiedzy potwornie brakuje i jakby rozmawiamy o rzeczach, czy posłowie, którzy podejmują decyzje na końcu gdzieś w tych sprawach, rozmawiają o rzeczach, których się kompletnie nie znają. No pełna zgoda, to jest efekt doboru negatywnego do polityki. Do polityki niestety wielu normalnych, profesjonalnych ludzi nie chce iść. I efekt ordynacji. Ta ordynacja do Sejmu powoduje, że na listy trafiają bierni, mierni, ale wierni. Tacy, którzy będą przez 4 lata na rozkaz szefa partii podnosić rękę w górę. Bez względu na ich poglądy, bez względu na to, co chcieliby ich wyborcy i tak dalej, i tak dalej. No, to jest kwestia ordynacji partyjnej. Jak pan wie, my weszliśmy do polityki jako Kukiz 15 po to, żeby tą ordynację zmienić na większościową, tak jak funkcjonuje w najbardziej cywilizowanych, najbogatszych państwach świata. I teraz bardzo się cieszę, że przekonaliśmy do tego Polskie Stronnictwo Ludowe, najstarszą polską partię polityczną. Czy pana zdanie na temat tego, jak wygląda polska polityka, różni się dzisiaj od tego, co pan myślał, zanim pan wszedł do Sejmu? Tak, no ja niestety potwierdziłem wiele tych naszych diagnoz. Jest gorzej niestety niż mogłoby się wydawać, panie redaktorze. Mi też nie wypada o wszystkich kulisach mówić. Ależ wypada, może kiedyś, panu. Może kiedyś napiszę książkę na ten temat, natomiast no jest bardzo źle. Ja powtarzam, że polska polityka to jest najmniej profesjonalny obszar funkcjonowania polskiego społeczeństwa. Dużo mniej profesjonalny niż sektor przedsiębiorstw czy sektor organizacji pozarządowych. No niestety, ale to jest efekt błędów systemowych, przede wszystkim tej ordynacji.
A nie uważa pan na przykład, że ten pomysł Prawa i Sprawiedliwości, żeby zwiększyć poważnie budżet Sejmu, na przykład po to, żeby dać posłom też pieniądze na przykład na ekspertyzy, no, że posłowie, może na poziomie chociaż klubów parlamentu, jeżeli nie poszczególnych posłów, to przynajmniej na poziomie klubów czy kół poselskich, żeby mieli pieniądze na przykład na zamówienie ekspertyz i żeby wtedy pan Kaleta sobie zamówi, on nie jest posłem akurat, no ale zamówi sobie ekspertyzę na temat tego, co to są obroty i zyski w firmie i się dowie o różnicy między obrotami i zyskami. Panie rektorze, to teoretycznie miałoby sens, tylko że mamy problem taki, że Sejm, parlament, władza ustawodawcza nie pełni takiej funkcji, jaką powinna pełnić. To jest maszynka do głosowania w dużym stopniu. Mhm. Ustawy przychodzą z rządu, mhm. na komisjach dominują ministrowie, dyrektorzy ministerialni i w Sejmie się nie tworzy prawa. Ja bym bardzo chciał wzmocnienia Sejmu, żeby Sejm był rzeczywistym ośrodkiem władzy wykonawczej, ustawodawczej, a żeby władza wykonawcza zajmowała się wykonywaniem prawa, natomiast no, ten ustrój to uniemożliwia. A chciałem się pana zapytać, musimy niedługo kończyć, ale muszę pana o to zapytać, czy jak pan spotyka się z wyborcami, czy ktoś z tych wyborców pytał pana o pana zdanie na temat modelu rodziny, który przedstawił pan prezes Kaczyński? Nie, absolutnie nikt mnie nie pytał, a ja startuję z okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskiego, no właśnie, konserwatywnego. To jest taki, dokładnie, to jest taki bardzo prorodzinny część Polski. Tak, natomiast nikt mnie nie pytał i mam wrażenie, że te konflikty, awantury światopoglądowe są tworzone przez te dwie wielkie partie na potrzeby kampanii wyborczych, tylko i wyłącznie. Polacy są zainteresowani tym, czy będą musieli czekać w kolejce do lekarza, tym czy, nie wiem, rozmawiałem na przykład w Łańcucie parę dni temu o tym, czy wybuduje się drogę dojazdową do autostrady, prawda, A4, która przebiega niedaleko miasta, nie ma dojazdu, tym jakie podatki będą płacić, czy ich dzieci będą musiały wyjeżdżać z Polski, czy nie. Czy polscy przedsiębiorcy przetrwają, czy zostaną tylko wielkie międzynarodowe korporacje? A czy ma pan wrażenie, że przedsiębiorcy widzą to zagrożenie z tymi zmianami, które proponuje PiS, na przykład właśnie w pensji minimalnej? To jest temat, który się pojawia na spotkaniach? Tak, znaczy widzą, przedsiębiorcy bardzo skarżą się na zaostrzenie kontroli w ostatnich latach, na tą pazerność fiskusa. I my, czyli Kukiz 15 i PSL, staramy się pokazywać, że jedyne ugrupowanie w tym momencie na polskiej scenie, które chce bronić przedsiębiorców, to jesteśmy my. Tylko my mówimy o tym dobrowolnym ZUS-ie, my mówimy o tym, żeby ograniczyć kontrolę uniemożliwiające często przedsiębiorcom funkcjonowanie. My mówimy o uproszczeniu prawa, o uproszczeniu systemu podatkowego itd., itd. Natomiast problem jest taki, że przedsiębiorcy od lat stanowią grupę, która jest mało zaangażowana politycznie. No to jest zrozumiałe, dlatego że często, prawda, pracują bardzo ciężko, żeby utrzymać swoje firmy. Zatem mieszanie biznesu i polityki nie jest najlepszym pomysłem, mam takie wrażenie. Nie, ale my bardzo liczymy na to, że te parę milionów osób, które tak naprawdę utrzymuje rząd, tworzy większość PKB, zatrudnia większość osób w Polsce, pójdzie do wyborów i zagłosuje na Kukiz 15 i PSL. Wie pan, dorzucę jeszcze jeden element. Ja jestem drobnym przedsiębiorcą, bo mam jednoosobową działalność gospodarczą, i na przykład widzę bardzo wyraźnie, że w ciągu ostatnich kilku lat koszty mojej księgowości wzrosły, lekko licząc, o 50-70%, mhm. bo po prostu moja księgowa musi dużo więcej rzeczy robić, niż musiała do tej pory. No to jest ta nadregulacja. Zwiększyła się gwałtownie liczba dokumentów, które musi utrzymywać, wysyłać, tak. przyjmować i tak dalej. Tak. I w związku z tym mnie obciąża kosztami oczywiście za to. Znaczy, jeżeli prawo tworzą ludzie, którzy nigdy w życiu nie mieli do czynienia z prowadzeniem przedsiębiorstwa, no to mają właśnie tendencję do tego, żeby dorzucać kolejne obowiązki. A te obowiązki należałoby usuwać. Ja jestem zwolennikiem wprowadzenia takiego mechanizmu jeden za jeden albo jeden za dwa. Jeżeli rząd chce dodać jakikolwiek obowiązek dla obywateli przedsiębiorców, to musi usunąć dwa obowiązki, które kosztują tyle samo pieniędzy przedsiębiorcy. To jest taki balans obowiązków dla przedsiębiorcy, tak? Tak, tak. Obowiązków administracyjnych to funkcjonuje w wielu państwach świata. Ja badałem, jak to funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, w Holandii. I oni mają takie przepisy rzeczywiście? Że jak tak. się dokładał... Znaczy, że nie można uchwalić żadnego nowego obowiązku administracyjnego, jeżeli nie usunie się takiego, który kosztuje dwa razy więcej czasu, pieniędzy. A.
To muszę powiedzieć, to mi się bardzo podoba. Natomiast, żeby coś takiego zrobić, panie redaktorze, to musimy... Trzeba mieć większość w parlamencie. Trzeba mieć większość, albo trzeba być języczkiem uwagi i na to liczymy, że żadna z wielkich partii nie będzie w stanie bez naszej Koalicji Polskiej stworzyć rządu. No i że normalna polityka będzie w końcu możliwa, a nie to wieczne przerzucanie się obelgami. Lubię z panem rozmawiać, bo mam wrażenie, że merytorycznie, nie trzeba się z panem zgadzać, ale przynajmniej się merytorycznie rozmawia. Ja to muszę powiedzieć, że bardzo mi brakuje takich rozmów. Na przykład pomysł o tym, ja dzisiaj sobie zajrzę i poczytam Jest nas więcej, panie redaktorze. Poczytam sobie o tym, o czym pan powiedział, o tym wyrównywaniu obowiązków urzędniczych dla przedsiębiorców, bo to jest bardzo fajne. Myślę, że parę osób teraz, jak pana usłyszało, to też zaczyna o tym gwałtownie myśleć, że takie proste, logiczne pomysły, ale trochę mało o nich mówimy. Mam nadzieję, że ludzie podejmą właściwą decyzję 13. Dziękuję panu bardzo. Proszę iść głosować. To jest to, czego większa frekwencja, tym lepiej. Dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był pan Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu. Proszę się nie obawiać, tam chyba kolega ma parasolkę, w razie czego. Czy mogę wychodzić? Myślę, że tak. Dobrze. A poza tym chyba nie pada. Nie pada. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję.